wjeżdżamy do, na teren ośrodka zarybienowego Dawnica okręgu PZW Słupsk, gdzie są, jest wylęk, jest wręgarnia i są małe łososie, małe trocie, małe pstrągi oraz stada tarłowe, podstawowe ryb, które właśnie są rodzicami tych wszystkich puszczanych tutaj salmonidów do supi. Dziki już się nie może doczekać, nie? Dziczku, nie możesz, nie? No ładne lasy. Dojechaliśmy w końcu do Dawnicy, do ośrodka zarybieniowego wylęgarni Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Słupsk. Wojtka już znacie z poprzednich filmów. No i słuchaj, nie było mnie dzisiaj w takim razie ponad 2 miesiące. Równo 2 miesiące. Zobaczcie, ile tutaj już jest. Znaczy to akurat tak aparatu. Tego dużo nie widzisz, bo jest gdzieś dużo ikry, jakichś tam strągów potokowych. No, ale były tam, nie? Były tam. Znaczy tak, to te ryby, które wytarliśmy, zacznijmy od tego. 8 listopada wytarliśmy 5,5 litra ikry troci. Troci, tak. I ta ikra już jest tym wylęgiem, który nam się wylęk dokładnie, czekaj spojrzę, wylęk nam się dokładnie 4 stycznia, czyli 3 dni temu. Tu już jakby ściągnęliśmy łuskę z tego, widać, tam są jakieś niewielkie pozostałości ikry, która się nie wylęgła, prawda? I tu już jest praktycznie wylęk 100%. Wiecie co, czekajcie, ja może założę latarkę. I? Które nam się wylęgły z tej ikry, którą pobieraliśmy i to wszystko nagrywałeś. To są te dwa aparaty. Teraz ci powiem jeszcze ciekawszą rzecz, bo tydzień później wytarliśmy 34 samice. Okay. I mieliśmy tam kilkanaście litrów ikry. Położyliśmy tą ikrę na wodę zimną, żeby nam się nie wylęgła Boże Narodzenie. Tylko dlatego. I tak akurat nam się udało trafić z terminami, że jedno i drugie tarło wylęgły nam się w tym samym momencie. Nie? Także mamy. Pokaż tablicę, wytłumacz. Mamy praktycznie, bo to są te dwa aparaty, o których mówimy z 8 listopada, a te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem aparatów jest z 15 listopada. Także udało nam się temperaturą okay. Tak zagrać, że mieliśmy wylęk w jednym momencie. To jest też jakby daje nam jakiś bonus. Ponieważ jeżeli chodzi na przykład o rozżerowanie, musimy tego terminu pilnować. Wyłącz latarkę. I mamy jedną. Wyłącz latarkę na chwilę. Aha, i mamy jakby
jedną partię, nie? No właśnie, jest to super manipulacja taka zastosowana z wykorzystaniem tych urządzeń, które tu masz. Za chwilę się włączy schładzarka i będzie nam przeszkadzać w nagrywaniu, ale to za chwilę. Okej. Okay. No i macie podział każdego z aparatów, tak, z datami. No i możecie sobie tutaj... Tak, tak, zaraz jeszcze o tym powiem. Zarządzać w ogóle tym wszystkim, tak, nie? Tak. I teraz pokażę ci te rybki, które się wylęgły 3 dni temu. Jak one wyglądają w tym momencie, nie? Czekaj, spuścimy troszeczkę wody. Tak, żeby nam nie pouciekały. Zmniejszymy przepływ. I zobacz, masz tutaj te fajne wylęgi. To są ryby z naszego tarła wspólnego, prawda? To są jeszcze jakieś takie resztki łuski, które można wypłukać. Widzisz, mam ryby? Czekaj, czekaj, ja zakręcę całkowicie. Tak? I tu mamy rybki, które się wylęgły z tego tarła, które razem wspólnie robiliśmy. One mają w tym momencie 3 dni życia. I wyglądają mniej więcej tak. To są takie larwki. Delikatne jeszcze bardzo. Ja wezmę kilka w siteczko i możemy je nagrać. I możemy je nagrać w jakimś takim fajnym... Może masz jakieś naczynko, miseczce. Wiesz co, nagramy je w miseczce, żeby tu pokazać, jak to wygląda. No, wycofaj je. Tak, tak, tak. Był jeszcze, czekaj, bo tutaj troszeczkę to... Wycofaj je. O. Spokojnie. O. Ale dobrze je widać tutaj. Mhm. Już woda więcej nie będzie płynęła, bo zakręciliśmy, tylko te aparaty mają... No największy woreczek żółtkowy, nie? Nie, woreczek żółtkowy ma jeszcze większy łosoś. Łosoś, no. Tak. Ale mówimy o rybach łososiowatych. I to są ryby w wieku 3 dni. Duży woreczek żółtkowy, które będą sobie rezerwowały przez czas około 260 stopni dni. Czyli w naszych warunkach za jakieś, no. Za jakieś tam, nie wiem, 10, za jakieś 25 dni ten woreczek będzie w 3/4 zresorbowany. Ten woreczek będzie w 3/4 zresorbowany. Zapal, i... trzymaj tą latarkę na tym łososie, na tymi trotkami. Mhm. O, pięknie teraz widać. I tak jak w naturalnym środowisku, te ryby w tym momencie powinny być zakopane gdzieś w żwirze i sobie resorbować ten pokarm. Do czasu resorpcji. Tak zwany, tak, endogenny. Będzie czyli, tak. Zasypana, tak? Tak. I ona sobie tam resorbuje i pod koniec resorpcji tego woreczka wykopuje się ze żwiru po to, żeby pobrać swój pierwszy pokarm. Bardzo istotny moment w życiu tej ryby. Zaświeć na niej jeszcze latarką. O, pięknie. Mhm. Jeszcze będziemy się tam nimi bawić trochę, także jeszcze będzie okazja je ponagrywać, nie? I to są ryby. Czyli one mają teraz 3 dni. Tak. Ile stopniodni tej konkretnej ikry miałeś? Ile ona po ile ona się wylęgła? Ona się inkubowała jakieś 420 stopniodni. Okay. Czyli w temperaturze 9 stopni, jaką mamy na wylęgarni wodę ze studni, to jest około 45-47 dni. W naturze to oczywiście trwa trochę dłużej, bo w naturze ta woda jest zimniejsza, prawda? Więc widzisz, tu jeszcze po tych 3 dniach widzimy jakieś takie resztki łuski, prawda? Tak, osłonki są. Osłonki, te jaja, które się nie wylęgły. I tu cały czas trzeba przy tym pracować. Zresztą pokażę, jak ta praca wygląda, nie? I to jest niekończąca się praca, nie? Mógłbyś cały czas pracować i zaczynać od nowa, nie? Ale to pokażemy za chwilę. I to są te ryby, które razem wycieraliśmy, tak?
A teraz pokażę ci inne rybki, te wracają. Co tu się jeszcze w międzyczasie wydarzyło właśnie, opowiedz. Teraz wiesz, fajnie przyjechałeś w tym terminie, dlatego, bo chciałem ci pokazać, jak w ogóle lęgną się, jak wygląda sam moment wylęgu, bo te ryby już od 3 dni są tutaj na tym świecie, a... Czekaj, przyniesiemy sobie to tutaj. A tutaj mam ryby, które zaczęły się nam lęgnąć wczoraj. To jest następne tarło, tydzień później. O, i tu masz, zobacz, bardzo fajnie widać. To są ryby, które lęgną się od wczoraj. Tak, spuścimy troszkę wody. To są, widzisz, Madzia, takie specjalne aparaty, to nie jest tak jak w swoju device'a, kojarzysz, nie? Szczupaka czy serdacza. Zakręcimy wodę. I zobacz, tutaj jest taki wylęk, można powiedzieć, z teraz. Jest jakby tu jakaś taka ilość łuski. Tu pod spodem jeszcze, widzisz, jest ikra niewylęgnięta. Jest w tym wylęk, który się lęgnie, bardzo ładnie widać, widzisz? Woreczki są jeszcze bardziej pękate. Tamte po 3 dniach już częściowo zauważyłeś, że są mniejsze woreczki, tak? Już ta ryba resorbuje i zauważ, że w tym momencie te rybki nasze takie z teraz, noworodki, to są takie larwy. Są larwy, jest woreczek żółtkowy. I zobacz, masz takie larwki, tak. Łuski pływają, tak? I praktycznie to ciało takie jest przeźroczyste. Niewielka główka, wielkie oczy, niewykształcone płetwy. I to są takie larwy. I one okrągły, z czasem... i ten brzuszek jest, nie? Tak, nie, bardzo jest taki woreczek żółtkowy. Tak, tak, bardzo taki pękaty, tu widzisz, masz i... Jest kilka stadium w ogóle tutaj, można też fajnie pobliżyć. Tak, tak, wylęgnięte, niewylęgnięte, tak. Prawda? To się wszystko właśnie w tym momencie tutaj dzieje. Jakbyśmy przytrzymali troszeczkę, to znaczy, zaraz się zacznie lęgnąć. Znaczy one się duszone ikra będzie, tak, nie? One się w ogóle lęgną. Zauważ, że tu w ostatnim aparacie, gdzie jest najmniej tlenu, ten wylęk postępuje tak dosyć szybciej, nie? No faktycznie. I to jest ta sama partia, to jest około 8,5 litra. No to idealnie by można pokazać, tak, faktycznie. Tak. I tutaj mamy, to są rybki, które się już tak fajnie wylęgły, powiedzmy w 3/4, tak? Zrób, Madzia, zdjęcie aparatem, tym telefonem, tych szkrabów. Nie, zostaw, żeby Madzia zrobiła. Tak, żeby było ładnie widać, o. A ja tu wytłumaczę przy okazji pewną rzecz. Zobaczcie, skoro w tym samym momencie w te aparaty była wsadzona ikra, nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć, to faktycznie, tak jak Wojtek przed chwilą powiedział, w ostatnim aparacie, tam gdzie jest najmniej tlenu, bo tutaj jest dopływ wody, tak, i ona sobie tutaj krąży przez wszystkie aparaty. Z aparatu do aparatu. To w tym, gdzie jest najmniej tlenu, ryba, larwa dostaje sygnał, żeby faktycznie z tego jajka się wylęgła i szybciej się lęgną. Oczywiście to jest jeszcze bezpieczne, bo można kontrolować dopływ w ogóle wody na przykład i też kontrolować temperaturę i tak zwanie przydusić ikrę, żeby w danym momencie cały aparat na Ale tak się robi wylęgł, w przypadku szczupaka. W przypadku ryb osysiowatych nie ma to absolutnie żadnego sensu. I tu widzimy, jak ładnie ryby nam się wylęgają w tych wszystkich aparatach, tak? I to jest dzisiaj. Tak na dobrą sprawę, kiedy następuje taki masowy wylęk, jest istotna sprawa, żeby to zapisać, ponieważ musimy wiedzieć, w którym momencie podać pokarm. Te wszystkie ryby, tak, które się teraz lęgną lub będą lęgły się w najbliższym czasie, które są na ciepłej wodzie, my podchowujemy przynajmniej do stadium na rybku. Tak? No bo ten wylęk, jeżeli byśmy za 20, powiedzmy 6 dni, on będzie gotowy do jedzenia w tej temperaturze. To byłby przełom stycznia i lutego. Jeżeli byśmy te ryby wpuścili
w tej postaci wylęgu takiego... Do natury, no to tam śmiertelność byłaby blisko 100%, prawda? Bo te ryby nie miałyby co jeść, tak? Więc te ryby, które mamy na tej tak zwanej ciepłej wodzie, czyli na tych 9 stopniach, one sobie tutaj czekają w tych aparatach, resorbują te woreczki, przenosimy je później na podchowalniki, rozżerowujemy i wypuszczamy jako stadium przynajmniej takiego rozżerowanego na rybku letniego w okolicach kwietnia, maja. To co powiedziałem, istotna sprawa, pojawia nam się masowy wylęk i trzeba to zapisać, znaczy trzeba zapisać po prostu datę. I do tej pory miałem wpisaną datę 22 listopada jako datę tarła i sobie tę datę gdzieś tam zmazuję. Wpisuję, i piszesz datę klucia. I teraz już będzie data wyklucia, czyli będzie 7 styczeń, tak? 7 styczeń. Okej. Okay. I wiem, że 28, już teraz będę wiedział, że gdzieś w okolicach 3 lutego muszę te ryby zacząć rozżerowywać, prawda? Tak jest. Muszę jakby to wszystko kontrolować, żeby nie przegapić tego momentu podania pierwszego pokarmu. To tak samo jak w naturze, jeżeli ryba przy końcówce resorpcji woreczka żołądkowego nie pobierze pierwszego pokarmu, to następuje jakby takie trawienie własnego układu pokarmowego. I później w koło ryby może być pokarmu pod dostatkiem, może pływać w pokarmie, ale ona już nie jest w stanie go pobrać. Jeszcze nie oczywiście żyje przez jakiś tam czas, ale no już tego etapu nie przeżyje. Taki bardzo krytyczny punkt zarówno w wylęgarni, jak i w środowisku. Ile godzin czy dni wystarczy, żeby przy pełnej resorpcji woreczka, jeżeli nie będzie miała pokarmu, to ile czasu? To jest kwestia kilku dni, tak. To nie jest tak, że tam godzin. Jeżeli chodzi o wylęgi takich ryb, w których się dzieje to wszystko szybciej, prawda? Jakieś szczupaki, które się wylęgają, mają malutki woreczek. Tam jest też inna temperatura, nie? Tak, inna temperatura, no to jest praktycznie dzień, dwa i to jest ważne. Tu są te temperatury mniejsze, a w naturalnym środowisku jeszcze tam mniejsze, niższe, więc ta ryba ma tam jakby te kilka dni więcej na to, żeby ten pokarm, troszkę jest spowolniony. Pokarm wyłapać. Dobrze, czyli tak, zobaczyłeś ryby, które się wylęgły 3 dni temu, zobaczyłeś ryby, które lęgną się teraz i teraz może Ci pokażę takie trochę sprawy techniczne. Zostawiłem taki jeden aparat, włączyła się już. Zostawiłem jeden aparat, taki niewyczyszczony, z łuski, żeby Ci pokazać mniej więcej w jaki sposób sobie oczyszczasz aparat. Tak. Super. Jeszcze tego tak naprawdę nie ruszaliśmy. Tutaj te ryby wylęgły się chyba 2 dni temu, też są trocie. I jak widzisz, tu częściowo tą łuskę już wczoraj wyczyściłem, ale zostawiłem aparat, żeby Ci pokazać, jak to się robi. Ale widzisz, że na drugi dzień jeszcze te resztki takiej drobnej łuski. Kolejne jakby się powstają. Tak. Zatrzymują na tej czapce, która jakby chroni przed tym, żeby to dostawało się pod ten następny aparat i gdzieś zapychała przepływ wody z tlenem. I też, żeby ryby gdzieś nam specjalnie nie uciekały. Więc ja Ci pokażę. I pielęgnacja ta cała polega i praca nad tym wylęgiem, że już po takim pierwszym wyczyszczeniu, to jeżeli mnie wpuścisz tutaj z tej strony, to wystarczy z tej łuski tam sobie raz dziennie przejść, z tej czapki raz dziennie przejść i takim małym wężykiem te drobniejsze frakcje. Ty nawet przez sitko jesteś w stanie to zrobić. Tak, gdzieś tam. Chodzi tylko głównie o to, żeby jakby nie zatrzymywać tego przepływu wody. Bo w jednym momencie ta czapka, kiedy się zabrudzi, podniesie się i wtedy ten wylęk przelatuje z aparatu do aparatu. Ale to mnie tutaj ty zaskoczyłeś, że przez sitko myślałem, że... Tak. Jak jest się już to sitko naprawdę takie zrobi po kilku takich czyszczeniach brudne, no to wtedy mamy tam taką specjalną szczoteczkę. Okay. Czyścimy to w minutkę, kładziemy, jest czyste. Ale dobrze, teraz pokażę Ci,
co robimy z taką wylęgniętą, bo to się już wylęgło i to sobie tam gdzieś tam leży. Czyli po dwóch, trzech, czterech dniach trzeba tę łuskę zebrać, prawda? Ja cały czas pokazuję to na aparatach greckiego. Nie mam jeszcze postawionych aparatów długostrumieniowych, bo to są membranki pełne ikry, to jeszcze wszystko się porozkłada. Taki jeden aparat rozkładam na pięć do wylęgu. To jest też istotne. No tak, nie? Także jeżeli ja mam tutaj w tym momencie 12,5 litra ikry, to akurat strąga potokowego, to akurat to idzie na pięć aparatów. Także z tych czterech aparatów robię następne cztery zestawy. Także no tak, to wzrasta i wzrasta i wzrasta. Tak? Więc miejsca tutaj będzie za chwilę brakowało. Ale tu już mamy te takie po 2,5 litra najczęściej kładziemy, czyli około 20 tysięcy wylęgu trzymamy na takim jednym, na jednym aparacie. Na jednym aparacie. No i też procedura podobna, bierzemy czyste wiaderko. Wężyk. Przykręcamy wodę do minimum. Z boku pozbywamy się nadmiaru wody, żeby nam to wszystko gdzieś tutaj nie popłynęło. No to akurat fajnie, bo to jest ostatni aparat, to będziesz, możesz z tej strony nagrywać i fajnie wszystko widzieć, nie? Opuszczamy tak, żeby nam po prostu ta woda gdzieś tam tutaj nie uciekła. Razem z rybami i z tą łuską. Siateczkę specjalnym, delikatnym wyciorkiem czyścimy. Takim mięciutkim, żeby nie porwać. Tak, mamy siatkę przygotowaną. To jest fajne w tych aparatach greckiego. Zaraz Ci pokażę. Zakręcamy dookoła. Tak myślałem. Osłonki będą wyżej. I wszystkie te, znaczy nie wszystkie, no większość tych lekkich frakcji, tak? Będzie jeszcze lepiej widać. Będą się unosić do góry, tak? Zaciągamy. Kontrolujemy sobie przepływ wężykiem. Palcem sobie i, możesz tak, zaciskać, tak jest. Tak. I zobacz, i zrobi się taki za chwilę wir fajny. Widzisz? Jak to pięknie idzie? Wszystkie, widzisz te... O, zobacz. Ja bardzo lubię pracować na tych aparatach, ponieważ w miarę szybko i sprawnie można czyścić, usuwać osłonki. No ale wtedy też trzeba bardzo uważać, bo wtedy co się wylęgły... Słuchaj, zaraz Ci wszystko opowiem. A, nawet jak wlecą do wiadra, to tak, tak. Wyciągniemy. Oczywiście dosyć istotne jest to, żeby tych rybek jak najmniej wciągnąć, prawda? Tak jest. Ponieważ, ale tylko z tego i wyłącznie powodu, że to są małe ryby, bardzo delikatne. I są po prostu podatne na jakieś uszkodzenia przy takich manewrach, tak, dokładnie. Więc staramy się jakby do minimum ograniczyć ilość tych ryb, które tu wpada, tak? Ale teraz zobacz, mamy tą łuskę tutaj, łuseczka sobie pływa, te wylęgi też sobie pływają i one za chwilę będą niżej, wszystkie opadną na dno, patrz. Jeszcze tutaj zawsze jakiś się bohater znajdzie, który popływa. Ale za chwilę opadnie. Widzisz? Mhm. I to jest fajny moment, że wszystkie te lekkie frakcje dajmy im opaść. No i to są lżejsze. To co lżejsze, tak, 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 tak.
mamy to, co lżejsze tutaj. I teraz następna sprawa. Dolewamy trochę wody, żeby te wylęgi, które tu są, gdzieś nam się specjalnie nie poddusiły. I są jeszcze one w tej łusce, tak, w tym wszystkim. Do tego czasu, jak nam się podniesie ten poziom, a przykręcamy wodę, żeby możemy sobie jeszcze za pomocą specjalnej łopatki powybierać trochę tych niewylęgniętych ziaren, tak? Jakichś takich martwych larw. A, tu nawet masz taki rozstaw oczek, że tak, ci tak, 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 przejdzie wylęk na przykład. Tak, wylęk przechodzi. Rozwinięty. I sobie tutaj po prostu, ale fajnie, jak masz dużo czasu i energii, grzebiesz. No, ewentualnie małym wężyczkiem jeszcze, nie? Tak, tak, tak. Z mniejszym fi. I te pojedyncze też jeszcze ewentualnie można zebrać. Oczywiście możesz wybrać do zera. My tutaj nie mamy takiej kadry, która by tu długo trzeba było czterech ludzi gdzieś dzień, żeby się w to bawili. I po takim wyczyszczeniu z łuski, tak jak tam widziałeś, zawsze coś tam zostaje, trochę tych ziaren. Normalne. I one po tam dwóch, trzech, czterech dniach puchną. Zwiększają swoją objętość i się ten proces czyszczenia co kilka dni powtarza. I za parę dni, tak jak o, to wczoraj wyczyściłem, powinienem to wyczyścić powiedzmy tam za 2-3 dni, znowu z tych resztek łuski, z tych pozostałości martwych larw. Daj mi światło tam. Tak, martwych larw. I sobie pomału w miarę... Ale już takiego różowego, już jest różowo. Że kilka dni po wylęgu jeszcze trzeba w tych aparatach akurat zrobić takie coś, do samego dna łopatką przejechać. To się robi po kilku dniach, bo tam zaraz po wylęgu to jest niemożliwe, ponieważ część tych frakcji tak się potrafi tam poprzyklejać. Okay. I my nie widzimy nie tego. Nie będzie cyrkulacji wody. A zanika ta cyrkulacja, nie? Możemy, wiesz, możemy to zamieszać jeszcze raz w kółeczko i znowu nam się gdzieś zbierają te wszystkie frakcje. No i dalej czyścimy. Jakieś tutaj widzisz takie, jak to radził mówi, konglomeraty. My to nazywamy maliny. I do czasu, kiedy nam się tutaj nie nabierze do pełna aparat. Widzicie, jak przychodzi rybka? Możemy się pobawić, nie? Tak jest. No i mamy tu wstępnie, łuskę mamy wstępnie zebraną. Część tych martwych ziaren powybierane. Zakładamy czapkę. Jest sprawa załatwiona. Tutaj puszczamy wodę rybom, żeby ich tam specjalnie nie podduszać. Chociaż my mamy bardzo dużo tlenu. My mamy około 200% tlenu tutaj. Więc nam tym rybom dużej krzywdy nie zrobimy. No i dalej płuczemy, nie? Płuczemy dalej ryby. Znaczy, płuczemy dalej po prostu tę łuskę. Zostaje łuska, zostaje część, naprawdę niewielka część wylęgu w stosunku do tego, co tam mamy, tam 20 tysięcy małych rybek. Znowu dajemy im chwilę, żeby się tam wyszalały. Widzisz, one sobie ładnie opadają. I zlewamy łuseczkę. Ty zostaw. I teraz tak. Co z tym wylęgiem i co z tymi większymi frakcjami? No mamy też na to taki fajny sposób. Przygotowałem wcześniej, bo dzisiaj w sumie to robiłem, zanim przyjechałeś. Wylewamy wszystko na takie specjalne urządzonko. O, widzę, że podobny rozstaw, co w tym siteczku. Tak jest, wszystko wylewamy. Woda przeszkadza się. To nie woda z wodociągu, to ze studni, więc jest... Nie nadużywamy. Nie, nie.
Nie marnotrawimy żeby wody. Wody pitnej. Już, tak. Dobra. Mamy wylęk. I sobie delikatnie to spłukujemy. Wylęk przeleci przez te otwory, szczeliny. No chciałbym podkreślić jeszcze raz, że to są po prostu jakieś tam niewielkie ilości, które gdzieś tam się dostaną do tego naszego wężyka. Staramy się, wiadomo, ograniczyć to, żeby tych wylęgów za dużo z tego aparatu nie zaciągać. No, zawsze coś tam przejdzie. Tak, ale zawsze coś przejdzie. No ja wiem, że niektórzy po prostu to wywalają, nie? No ale no, ja nie mam sumienia tak tych ryb wywalać. Wiadomo, że jak jakaś taki wylęk mi spadnie na podłogę, no to już dawno się z tego wyleczyłem, że zbieram ten jeden wylęk i liczę na to, że złowię tą rybę za 4 lata, nie? Bo to, wiesz, no tutaj w tym momencie mamy gdzieś około 1,5 miliona ryb i ikry. Także jak będziemy się tak z każdą rybą obchodzić, no to nie, ale, no ale jest tutaj powiedzmy kilkadziesiąt, kilkaset małych ryb, więc... Nie, no wiesz, przy każdym czyszczeniu, no to... No tak, tak, któregoś tak, tysiąca możesz się pozbyć, nie? Tak, tak, tak. Więc, tak, więc warto jednak. Więc sumienie by mi nie pozwoliło tego gdzieś tam wylać w kanał. No i jest tutaj praktycznie na czysto. Mhm. I tutaj mamy już sam wylęk, bez tych większych frakcji. Jeszcze z odrobiną łuski. To wywalamy. Miseczkę płuczemy. W każdej takiej akcji dolewamy. Nie, nie, jeszcze raz zapalę. Mi tak chcę troszkę dłużej pokazać widzom. O, tu masz, miałeś taki fajny, jak pływał jakby z czepkiem na głowie, nie? Często jak się wylęgają. A, że osłonkę miał? Tak, że z osłonką tak sobie pomykają. Zapal. Albo wiesz co jeszcze? Daj mi latarkę w rękę. Dajemy troszkę wody. I znowu on sobie chwilkę poszaleje. I w taki to oto prosty sposób pozbywamy się praktycznie w 90% łuski z całego aparatu. Ta pozostała łuska, która tam przez nas została w tym momencie niewypłukana, ona tam będzie gdzieś jeszcze gdzieś koło tygodnia sobie gdzieś pływała, częściowo się rozpuści. Przy następnym czyszczeniu jeszcze tej łuski się tam troszeczkę wybierze. Widać jak teraz ładnie zostaje właśnie wylęk. I zobacz, ta reszta wylęgu, która nam się gdzieś tam zawieruszyła podczas ściągania łuski i tych martwych ziaren,
jest do odzyskania. To ładnie wygląda, pięknie. Dobrze. I teraz ta końcóweczka, która nam gdzieś tam się wciągnęła w wąż, wraca z powrotem. Ponownie trzeba opuścić. No przepięknie wyglądają. Małe trotki. Normalnie dopiero co. Nadmiar rybek wraca z powrotem. Po oczyszczeniu zakładamy czapeczkę. I to na tym kończymy wstępne czyszczenie z łuski. I za kilka dni zaglądamy łopatką, kręcimy, sprawdzamy, czy się tam nic nie poprzyklejało. Te białe ziarenka, martwe larwy tam puchną. Wybieramy to za pomocą wężyka i tego specjalnego urządzenia. I na tym się skupiamy przez najbliższe kilka tygodni. Kilka tygodni. Dobrze. Do czasu, aż wylęg nie będzie już gotowy do rozżerowania. Okej. Okay. Zaraz. Na martwym ziarenku wszystko wzrasta. Wszystko wzrasta, nie? I zobacz, i to się przykleja. Słynne radzia konglomeraty. I to wiesz, bardzo łatwo jest oddzielić. No to trzeba, o, patrz, masz też przykład, żywe jajko, zaoczkowane i wiesz, i jeżeli my byśmy tego nie czyścili, to z tego ziarenka spleśniałego za chwilę się robi następne martwe obok siebie. Ale czekaj. Widać faktycznie, o, też się przykleja. I się przykleja i zobacz, i o, i tu było jakieś martwe ziarenko, przykleiło się kilka, tak, i ta pleśń przychodzi. Próbuję przejść na żywe jajko. I zobacz, gdzieś tutaj załatwiło już drugie i załatwia następne. Więc to trzeba wyczyścić, odsolić i położyć z powrotem. Patrz, znalazłem ziarenko, które jest żywe, a nie jest zaoczkowane. Widzisz to? I po takim pierwszym etapie, jak my, bo to jest ryba, to jest ikra jeszcze tak zwana, my to nazywamy niewstrząśnięta. I jest taki moment, że jak ikra się zaoczkuje, wyciągamy to wszystko, zlewamy wężykiem, w miseczce zamieszamy ręką, wstrząśniemy dobrze i na drugi dzień, czy tam za parę godzin, te niezapłodnione ziarenka, które wyglądają jak żywe, wszystko robi się białe. I wtedy możemy to tam dalej odsalać, przybierać, prawda? Jeśli mamy na to czas. Tak. Opuszczamy wylęgarnię. Pozdrawiamy Was serdecznie. Mam nadzieję, że ten materiał da Wam troszeczkę więcej wiedzy o trociach i o łososiach. Aha! I bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli się do zbiórki na zakup żwiru. Mamy nadzieję wielką, że projekt ruszy i że w tym roku uda się usypać. Do czego serdecznie zapraszamy kolejnych darczyńców i społeczność tutaj, przede wszystkim wokół właśnie Słupska, wokół Słupi, bo na tym najbardziej zależy, żeby ludzie, którzy tutaj właśnie też mieszkają, tak jak pan Sławomir na przykład, chcieli uczestniczyć w tym projekcie. Co chcesz dodać? Nic dodać nie słuchaj. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za Wasze komentarze i jeżeli macie jakieś pytania do Wojtka, serdecznie zapraszam. Pozdrawiamy z łososiowej wylęgarni.